Problemy wychowawcze wynikają głównie z tego, że współczesna pedagogika opiera się na błędnym założeniu z zakresu antropologii filozoficznej, to znaczy na melioryzmie, czyli wierze, która tu wybrzmiewała, że człowiek jest z natury dobry, a wszelkie zło pochodzi z zewnątrz, ze środowiska. Tymczasem właściwym fundamentem pedagogiki klasycznej jest pejoryzm, głoszony na przykład przez Stanisława Lema, czyli przekonanie przeciwne, to znaczy nie, że człowiek z natury zły, ale nie jest też z natury dobry, to znaczy istnieją w człowieku pierwiastki zła i tym pierwiastkom, tym popędom w wychowaniu trzeba stawiać zdecydowane granice, a nie wierzyć w utopijne, bezstresowe wychowanie i bombardowanie miłością. Bo jak to się kończy, przekonał się Bertrand Russell, który założył szkołę dokładnie w myśl tego, co wy tu mówiliście, gdzie nie było hamulców, nie było kar, nie było ocen. Zobaczył dantejskie sceny, jak dzieci nawzajem sobie wydubują oczy i zmienił przed śmiercią pogląd w tej fundamentalnej kwestii. Dziękuję bardzo.